koleś. Nazywam się Daniel. Ale wrażliwy. Chcę z tobą pogadać. Odebrałeś Milagros ze szpitala. Wspomniałeś o mojej byłej żonie. Skąd znasz Florencję? Pytałem cię o coś. Skąd znasz moją byłą żonę? Kiedyś mu przyłożę. Gdzie Iwo? Już idzie. Tak się o ciebie martwiłem. Kim pan jest? Proszę mnie zostawić. To ja, Iwo. W wypadku straciła pamięć, ma amnezję. Kto to jest? To ja, Iwo. Twój chłopak. On jest moim chłopakiem. Co znaczy? Nie mogłaś o mnie zapomnieć, Milagros. Milagros? Milagros? Tak się nazywasz. Co pan opowiada? Jestem Cholito. Właśnie, że Milagros. Cholito to tylko ksywa. Chodź, wszystko ci wytłumaczę. Nie chcę. Co to za facet? Twój kolega. Chodź, Iwo. Jestem jej chłopakiem. Kochanie. Kochanie? Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł. Odcinek Nie oszuka mnie ojciec, to moja dziewczyna. Dobrze, ale o tym nie pamiętam. Jak to? Już ci tłumaczyłem, że straciła pamięć. W porządku, ale dlaczego tamten taki nakłamał? Spokojnie. Lekarze zabronili jej poganiać. Dlaczego pozwolił mu ojciec wmówić jej, że jest jej chłopakiem? Nie będę jej mieszał w głowie. Poza tym, skąd ta pewność? Skąd wiesz, że nim nie jest? Nigdy nie zapomnę jego miny. Co ja z tobą mam? Co takiego? Musiałem skłamać. To drobne kłamstewko. To wciąż grzech. Poza tym... martwię się. O co? O Iwo.
Ciężko to zniosłem. I dobrze mu tak. Nie bądź złośliwa. Jak długo będziesz jeszcze go wodziła za nos? Wcale tak nie jest. To prawda, że jestem Cholito i już zawsze nim będę. Wybacz jej pani, bo nie wie, co czyni. Niech mnie ojciec zrozumie. To moja jedyna szansa, żeby zacząć od nowa. Mam już dość tej całej sytuacji. A poza tym, szefunio też jest po mojej stronie. Twoja ręka. Nie mogę w to uwierzyć. To jakieś żarty. Z amnezją nie ma żartów. Zrozum, że straciła pamięć. Właśnie to tak mnie złości. Dlaczego? Bo tamten drań wykorzystał sytuację i wmówił jej, że jest jej chłopakiem. Chyba jestem przeklęty. A najgorsze, że nikt nie wie, kiedy odzyska pamięć. Smuci mnie twoja krótkowzroczność. Amnezja Mili to dla ciebie wielka okazja. Zapomniała o wszystkich głupstwach, które zrobiłeś i teraz możesz starać się o nią od nowa. Od nowa? Sądzisz, że nie zdołałbyś jej uwieść po raz drugi? Jestem taka zmęczona. Daj cukier. Wychodzę. Dokąd? Dokąd? Powiedz mi. Wybaczy panienka, że się wtrącam, ale Rocky może się teraz umawiać z kim zechce. Rozstaliście się, więc jest wolny jak ptak. Nie gadaj głupot. W porządku. Pójdziemy się przejść do ogrodu? Słusznie. Miłego spaceru. Ja też już sobie pójdę. Stój. Jesteśmy małżeństwem? Nie. Czyli masz kochanka. Skąd ten pomysł? A z kim zamknęłaś się w pokoju brata? Z kochankiem. W końcu nie mam męża. Zatem ja też spotkałem się z kochanką. A teraz wychodzę. Nie. Wtedy możesz o mnie zapomnieć. Czyli jesteśmy małżeństwem. Nie. Zostań moim chłopakiem. Dobrze. A ty będziesz moją dziewczyną? Chętnie. Jak leci? Zaraz, najpierw powiedz mi, co tu robię. W pozostałych rolach. Nie wykręcisz się. Co zamierzasz zrobić? Mnie pytasz? Od kiedy to moja wina? Co? To ty prowadziłeś. Przecież tłumaczę, że autobus zajechał mi drogę. Zahamowałem, a Milagros wyleciała przez szybę. Kazałem jej zapiąć pas, ale nie słuchała. Odpowiadałeś za nią. To nie czas, żebyś mnie pouczał. Mów, co zrobisz. Przecież nie zwrócę jej pamięci. Myślisz, że wystarczy jej puścić jakąś kasetę? Nie, ale stać cię na to, by wynająć najlepszych specjalistów. Iwo, proszę, nie przejmuj się tą dziewczyną. Dlaczego? Urodziła się i wychowała na ulicy. Zniesie wszystko. Nie na ulicy, tylko w klasztorze. To dwa różne miejsca. Tym lepiej. Nie masz się o co martwić. Zakonnicy o nią zadbają.
Naprawdę nic nie zrobisz? Pójdę zjeść śniadanie, bo na pusty żołądek nic nie wymyślę. Co ty opowiadasz? Nie wydawało mi się. Naprawdę rozmawiałam z szefem. On kazał ci udawać? To takie dziwne, że straciłam pamięć? Miałam poważny wypadek. Tak, bo nie zapięłaś pasy. Spójrz na Iwo. Pasy go ocaliły. Jego może i tak, ale nie mnie. Mnie ocalił szefunio. Ktokolwiek inny dostałby czerwoną kartkę i musiałby zejść z wojska, ale ja dostałam żółtą i będę grała w drugiej połowie. Śnił ci się Bóg czy arbiter? Mówię poważnie. Nie wyobrażam sobie Boga rozdającego żółte i czerwone kartki. Ani żeby o to prosił. Nie zrobił tego wprost. Domyśliłam się. Jesteś pewna, że chce, żebyś wstąpiła do zakonu? Jak to straciła pamięć? Nic nie pamięta? Nic a nic. Ale w każdej chwili może ją odzyskać. Zbadano ją tomografem? Tak, ale na szczęście niczego nie znaleźli. Nic dziwnego, skoro ma pustą głowę. A ty się nie odzywaj, bo zaraz ci urwę ten rozdwojony jęzor. Właśnie, siedź cicho. Mało tego, wyjdę. I bardzo dobrze. Kiedy wróci do domu? Nie wiem. Jak to? Lekarze powiedzieli, że musi wypocząć, więc zostanie chwilę w klasztorze. Jak możesz o tym mówić z takim spokojem? Jak się czuje? Dobrze, tylko nic nie pamięta. Nie wierzę, że mnie zapomniała. Można jej jakoś pomóc? Potrzebuję czasu. Biedaczka. Tak jej współczuję. Proszę pani, jestem Iwo Di Carlo. Pamięta mnie pani? Tak, pytał pan o pacjentkę. Którą? Milagros Esposito. Zgadza się, pamiętają pani? Długo jej nie zapomnę. Dlaczego? To prawdziwy cud. Nikt nie wierzył, że wróci do siebie. Przecież nie wróciła. Fizycznie jest w dobrym stanie. Szkoda tylko, że straciła pamięć. Biedaczka musi się czuć strasznie zagubiona. Chyba jakieś wspomnienie strasznie jej ciążyło. Właśnie o to chciałem spytać. Przecież nie czytam w jej myślach. Ciekawe, o kim tak bardzo chciała zapomnieć. Założę się, że o jakimś podłym mężczyźnie. Tak? Chciałbym raczej porozmawiać o tym, co jej dolega. O amnezji? To odwracalne? Nie wiadomo. Jak to? Panie Di Carlo. Nie straciła pamięci wskutek urazu, tylko silnego wstrząsu. Czyli jest odwracalna. W najlepszym wypadku. Doktora. Pani doktor, pielęgniarka. Mogę o coś spytać? Zależy mi na pani osobistej opinii. Słucham. Czy powinienem wynająć psychiatrę, żeby szybciej doszła do siebie? Moim zdaniem to kiepski pomysł. To co mi zostaje? Proszę dać jej spokój i trochę czasu. Jestem pewna, że wkrótce odzyska wszystkie wspomnienia. Cierpliwości. Co ci jest? Wszystko mnie boli. Gdzie? Cała głowa i kark. Nie mogę się ruszyć. To na pewno z nerwów. Nie wiedziałam, że ślub tak boli. Trzeba to rozmasować. Rozmasować? Znasz się na tym? Ani trochę. Zdaje mi się, czy ktoś tu wzywał masażystę. Jesteś w tym dobry? Chodź rozmasować mi plecy. Jestem specjalistą. Rozluźnij się. Powodzenia. Jak byłem mały, każdego dnia masowałem mamie stopy.
Na pewno mi przejdzie? Co tu się dzieje? Czemu komasuje mi plecy? Mogłaś poprosić mnie, mam większe dłonie. Bez urazy, ale tu nie liczy się rozmiar, tylko zwinne palce. Rozmiar jest nieważny? Ani trochę. Nie skończyłem. Słucham, mnie też strasznie bolą. Później rozmasuj moje. Witaj, siostro. Jak się masz? Chcesz trochę szarlotki? Nie po to przyszedłem. Co u Mili? Poszła się pomodlić. Już coś pamięta? Niestety nie. Myśli siostra, że jeśli powiem jej, kim jest, szybciej wróci do siebie? Nawet nie próbuj. Lekarze zabronili. Musi wrócić do domu. Nie prędko wróci. Jak to? Rozmawiałeś z księdzem? Nie. Czyli o niczym nie wiesz. O czym? Nie będziesz zachwycony. Sądzę, że nie usłyszę już nic gorszego. Niech mi siostra powie. W porządku. Milagros chce wstąpić do zakonu. Nie może jej ksiądz pozwolić, ani zabronić. To jakiś obłęd. Zakonnicą zostaje się z powołania. Milagros go nie ma. To chyba zależy od niej. Nie wiadomo, bo straciła pamięć. Pamięć, ale nie sumienie. Ojcze, Milagros mnie kocha. Ksiądz też dobrze o tym wie. Proszę ją powstrzymać. Mam związane ręce. Jedyne, co mogę zrobić, to służyć jej radę. Co jej ojciec poradził? Żeby się pomodliła. Tylko Bóg wskaże jej drogę. To nie może dłużej trwać. Jeśli Wiktoria nie wie, czego chce, to jej sprawa. Ale ty musisz coś zrobić. Co na przykład? Poszerzyć swoje horyzonty. W jaki sposób? Wiktoria nie jest jedyną kobietą na świecie. Są też inne. Dobrze, tylko gdzie? Blisko? Nawet bardzo blisko. Ramionczko ci spadło. Orety, możesz mi je założyć? Zraniłam się w paluszek i nie chcę go zakazić. Morgan! Co ty robisz? Ja? Tak, ty. Już ci mówię. Właśnie pomagał mi się ubrać. Morgan mi estaba poniendo la remera. Dalej, szefuniu, powiedz prawdę. Na serio mam zostać zakonnicą? Ty tu jesteś wróżbitą. Dobrze, przepraszam, ale daj mi chociaż jakiś znak. To ma być znak? Co? O co panu chodzi? Jaki znak? Chce się pan ze mną pomodlić? Tak, chętnie. Zaczekaj. Od kiedy jesteśmy na ty? Od ślubu. Od ślubu. Jesteśmy po rozwodzie. Ale się pogodziliśmy. Zostaw mnie. Co ja zrobiłem? Jeszcze pytasz? Widziałam, jak dobierałeś się do mojej koleżanki. Oszukałaś się. Ana nie jest oszustką. Poprawiłem jej tylko ramionczko, bo zraniła się w palec.
Jakiś ty uczynny. Wszystko byś dla niej zrobił, żebyś wiedziała. Pomógłbyś jej się ubrać. Pewnie, że nie. Pewnie, że nie, ty skończony matole. Wiesz co? Tak bardzo chciałabym znowu za ciebie wyjść. Tak? Czyli się pogodziliśmy? A wiesz dlaczego? Żeby wziąć drugi rozwód. Silna się zrobiła. Bernardo? Oglądałem tylko zdjęcia. To album Mariny. Miło z pańskiej strony. Dlaczego? Myślałem, że chce jej go pani wysłać. Nie wiem, gdzie mieszka. I nie zrobiłbym tego nawet, gdybym chciał. Wyrzuć go do śmieci. Co panicz mówi? Dobrze słyszałeś. Nie chcę więcej widzieć nawet na zdjęciach. Co ona paniczowi zrobiła? Masz go wyrzucić, jasne? Rozmawiałem z tamtym facetem. Którym? W ogóle nie słuchasz, co mówię. Słucham, ale zmieniasz temat jak rękawiczki. Przepraszam. Mówię o lokatorze, do którego chcieliśmy się wprowadzić po ślubie. Rozmawiałem z nim dzisiaj i mam dobre wieści. Jakie? Wyprowadza się z końcem miesiąca. I wiesz, ile wynosi czynsz? Tylko 300 pesos. Świetnie. Akurat na nie zarobisz. Nie wiem, czy to wystarczy. Możliwe, że właściciel będzie chciał więcej za dwie osoby. Dlaczego się obijasz? Wszystko już zrobiłem. Nie mam nic do roboty. Słucham? Lokaj zawsze ma coś do roboty. Za mną. Już wszystko wyprasowałem. Mili? W kółko tylko Mili i Mili. Głuchy jesteś? Ile razy mam ci mówić, że jestem Cholito? Czego tu szukasz? Miałeś już jechać. Wiem, ale w drodze powrotnej przypomniało mi się, że nie dałem ci kwiatów. Spokojnie. Nie będę chciał kraść ci całusa. Są twoje. Dobrze. To ja już pójdę. Szkoda, że nie spróbował. Powiedz wszystkim, że zaraz podam kolację. Rozmawiałaś z Mili? Nie, z Cholito. Ale rozmawiałaś? I tak mnie nie pamięta. Mówiła ci, co zamierza? Co takiego? Chcę wstąpić do zakonu. Mili monja! Nie śmiej się. Iwo, możesz stąd zabrać ten album? To chyba zdjęcia byłej żony Pablo. Tutaj się pobrudzą. Zaniosę go Pablo. Dzięki. Mili zakonnicą. Iwo. Jak się masz? Świetnie. Nie widzisz, że od rana chodzę uśmiechnięty? Co z Milagros? Nie wiem. Jak to? Jest cała i zdrowa, ale nic nie pamięta. Całowaliście się? Nie. Lekarz kazał jej unikać mocnych wrażeń. A kto mówi, że tak dobrze całujesz? Przepraszam, jestem nieco zła. Mal przez rokiego. Otro tema. Zmień temat.
esto? Co to? Es el álbum de Marina. Álbum ze zdjęciami Mariny. No estaba muy linda. Zobacz, twoja była. Florencja. ¿Qué pasa? Co jest? Este tipo. To ten facet. ¿Qué pasa? Stoi obok Florencji. Está acá con Florencia, por eso. Pablo, para. Zaczekaj. Kto to jest? ¿Quién es este tipo? Pero, ¿qué hace revisando? Grzebałeś w śmieciach? Sí, le dije a Bernardo, Bernardo que to wyrzucić. Va la basura esto, ¿eh? Pero por qué? Dlaczego? Cosa mía, bo tak. Bueno, escúchame, oíme. Dobrze, za chwilę. Powiedz mi tylko, co to za facet? Mój szwagier. ¿Cómo? Sí, y tuyo también, el hermano de... Zresztą twój też. Fabricio. To Fabricio, brat Mariny i Florencji. Nie kojarzysz go? Sí, pero vino para... Miał być w Brazylii. ¿Y por qué no lo vi? Przyjechał na pogrzeb ojca, nie widziałem go. To twoja sprawa. Nie pamiętasz go? No, sí, me acuerdo perfecto. Kojarzę imię, ale dlaczego podaje się za kogoś innego? Co ty opowiadasz? Fabricio. Nieważne. Dalej, szefuniu. Tak czy nie? Mam zostać zakonnicą? Jeśli tego właśnie chcesz, nie ma sprawy. Ale daj mi jakiś znak, szefuniu. Iwo się nie liczył, prawda? A może? Słucham? Przywieź Mili. Powinna wrócić do domu. Doprawdy? A dlaczego akurat ja? Bo jesteś jej ojcem. Zabawne. Iwo powiedział mi wczoraj dokładnie to samo. I miał rację. Ty z kolei jesteś jej siostrą. Ile razy u niej byłaś? Ani razu. Naprawdę? Nie pojechałaś odwiedzić rodzonej siostry? No, porque me da miedo. Boję się. Czego? Nie chcę jej widzieć w tym stanie. A żądasz tego ode mnie. Jesteś jej ojcem. Znowu to samo. Nie pamięta mnie. Co to zmieni, że mnie zobaczy? Chociaż spróbuj. Ale tak czy inaczej w domu zadbamy o nią najlepiej. Nie wierzę, że mnie o to prosisz. Jest moją siostrą. Fakt. Nie mam co do tego wątpliwości. Naprawdę wszyscy się nabrali? Tak, poza babcią. Bo znała plan. Swoją drogą mam ci coś przekazać. Co? Prosi, żebyś wróciła do domu. Tam też możesz udawać. Tu mi dobrze. Poza tym wracam do bycia Cholito. Nie chcesz wracać do rodziny? Pewnie, że nie. Mało przez nich nie oszalałam. A ty? Chcesz się znowu kolegować z Cholito? Nigdy nie przestałam. To chodź. Dokąd? Ubić jakiś interes. Jak się masz, gołąbeczku? Kiepsko. Dlaczego? Jestem taki samotny. Nie mów tak. Ja nigdy cię nie opuszczę.
Dzięki. Ale Wiktoria nakryła mnie, jak poprawiałem ramionczko panience Annie. I znowu się gniewa. Nie łam się. Świetnie wyglądasz. Masz śliczny krawat, piękną koszulę. No, dalej. Rozchłóż się. Próbuję. Spójrz na nią. Piękna, prawda? Wspaniałe włosy. Ciało. Oczy. Cera. Dłonie. Nogi. Ramonku, chyba nie wzdychasz do mojej byłej żony, prawda? Co ty gadasz? Pomogłeś Ani, prawda? To poproś, żeby się za tobą wstawiła. Ramon! Jestem taki samotny. Znaczki, kupujcie znaczki. Nie rozumiem, dlaczego tak dobrze schodzą. Bo wszystkim jest mnie żal. Spójrz tylko. Pomóżcie biednej dziewczynie. Ile zarobiłyśmy? Zaraz policzę. 12 pesos. To nasz osobisty rekord. Mówiłam, żeby zostać biznesmenkami. Ty już nią jesteś. Nieprawda. Masz udziały w firmie ojca. To się nie liczy. Chcę własny interes. I ciebie jako swoją wspólniczkę. Poważnie kocham cię. Młodzież jest dziś taka interesowna. Dobrze, szybciej. A teraz zmykajcie, zanim się przeziębicie. Fabrizio? Wolisz, żebym cię nazywał po imieniu, czy dalej mam mówić Daniel? Czego chcesz? Żebyś powiedział mi, dlaczego podajesz się za nauczyciela WF-u i uganiasz się za Milagros. Po co te wszystkie kłamstwa? Odczep się. Zrobię to, gdy odpowiesz na pytanie. Puszczaj. Bo co? Co to ma znaczyć, Iwo? Niech jego ojciec spyta, skąd się tu wziął i co tu robi, a przede wszystkim, jak się naprawdę nazywa. Słucham? Niech ojcu powie. Chodź, Danielu. Wszystko nie tak. Gorzej już chyba być nie może. To dlatego musiałem zmienić tożsamość. Nie chcę już być kojarzony ze swoim ojcem. Chyba ksiądz mnie rozumie. Oczywiście, ale... Nie odpowiadasz za grzechy ojca. Zgadzam się. Jednak wielu ludzi sądzi inaczej. Chcę tylko żyć w spokoju. Tu nikt cię nie ocenia. Ale musisz wyznać prawdę, Milagros. Dobrze. Wybacz, jeśli się narzucam, ale... Jeśli czujesz coś do niej, pyta ksiądz, czy mi się podoba? Powiedzmy. Tak, oczywiście. Ale spokojnie, nie chodzimy ze sobą. Chciałbyś to zmienić? Raczej nie mógłbym chodzić z zakonnicą. Już ci mówiła? Tak, mówiła. Chyba jest zdecydowana. Posuń się, nie pamiętasz mnie?
Gloria, anda a la esquina a ver si llueve. Schowaj się przed deszczem. Przecież nie pada. Gloria, llueve o te... Inaczej cię zwolnię. Coś na mnie kapnęło. To szantaż. Może to przywróci ci pamięć. Ivo Di Carlo. Inżynier, 25 lat, 185 cm wzrostu, dowód osobisty numer... Tak, wyleczyłem cię. Co się stało, biedaczku? Amores.